Witam Państwa bardzo serdecznie, wszystkie czytelniczki, wszystkich czytelników, którzy i które postanowiły poświęcić swój czas, by posłuchać i obejrzeć moją rozmowę z Martinem Polakiem, pisarzem doskonale w Polsce znanym. Od lat tłumaczone są na język polski jego książki, są tu komentowane, są nagradzane. Powodem, dla którego dziś będę z Martinem rozmawiał, jest ta książka. Nie wiem, czy ją dokładnie widać. To jest ostatnia książka Martina, Kobieta bez grobu, historia mojej ciotki. W języku niemieckim książka dostępna od roku, w Polsce od kilku tygodni. Dzień dobry, Martinie. Bardzo serdecznie Ciebie też witam. Dzień dobry. Cieszę się, że się zgodziłeś ze mną porozmawiać o tej książce, która ma wyjątkowy charakter. To znaczy, to jest część Twojej sagi rodzinnej, znów opowiadasz o ludziach ze swojej rodziny, ale jeśli wcześniej opowiadałeś o tych, którzy byli częścią nazistowskiej machiny destrukcji, wyznając ideologię nazistowską, ale też będąc sprawcami, to tym razem postanowiłeś opowiedzieć historię osoby, historię kobiety, która pod koniec wojny w 1945 roku zginęła w takim naprędce zaaranżowanym obozie koncentracyjnym dla Niemców, nie tylko dla Niemców, stworzonym przez Słoweńców. Więc pod tym względem to jest historia trochę inna niż te wcześniejsze, trochę dlatego, że pomiędzy wersami poświęconymi Twojej ciotce, stryjecznej babce, opowiadasz rzecz jasna te same historie, co wcześniej, w innych miejscach, z innymi ludźmi, historie konfliktów, napięć pomiędzy różnymi nacjami i niewytłumaczalnej przemocy, która nagle, ni stąd, ni zowąd, występuje pomiędzy ludźmi. Chciałem Cię zapytać na początek, dlaczego zdecydowałeś się tę książkę napisać? Mówisz w pewnym momencie, że nie pamiętasz momentu, w którym ta historia, historia Paulin, historia twojej stryjecznej babki cię zainteresowała. No ale na pewno pamiętasz powód, dla którego zdecydowałeś się o niej napisać. Ja się dowiedziałem dosyć późno w ogóle o niej egzystencji. Bo w mojej rodzinie, u mojego dziadka, czy tego wujka Ernsta, który występuje w tej książce, a u innych, to ona w ogóle była przemilczana. Oni w ogóle ani słowa o niej nie mówili przez całe życie. Ja przynajmniej, ja nie pamiętam, przy mnie nic nie mówili. Chociaż ona, to bardzo, bardzo dobrze pasuje do tej narracji nazistowskiej. Prawda? Bo ona jako jedyna w tej rodzinie zginęła właśnie z rąk partyzantów komunistycznych. Więc niby jak najbardziej ona pasuje do tej narracji. Ale jednak oni ją przemilczeli. Więc to i ja najpierw myślałem, że ona umarła śmiercią naturalną. Dopiero bardzo późno jakiś profesor z Grazu zwrócił mi uwagę, że ona nie naturalną śmiercią zginęła, umarła, tylko ona zginęła tragicznie w takim obozie zrobionym przez partyzantów komunistycznych, tuż po zakończeniu wojny. I potem ja zacząłem takie badanie i research i zajmowałem się tym i oczywiście znalazłem, że ta moja ciotka została w 1945 roku w tym Tüffer, gdzie ona mieszkała. To był dom rodzinny jej, dom rodzinny w ogóle całej mojej rodziny. Ona została wyprowadzona z tego domu przez młodego partyzanta i do tego obozu. Deportowana i tam zginęła. Ona nie została zamordowana, ale ona tragicznie zginęła, nie wiem, z choroby czy z głodu. Nie wiemy, nie można to ustalić. Ona też została tam zakopana przez grobu i do dziś nie wiadomo, gdzie ona tam leży. Więc ja sobie myślałem,
ja całe moje życie zajmowałem się drugą stroną mojej rodziny, prawda? Tych przestępców. Przestępców z moim ojcem, a dziadkiem, innymi. A tutaj nagle występuje jakaś ofiara w tej mojej rodzinie. Ja sobie myślałem, oczywiście to jest bardzo niebezpiecznie opowiadać i ten los, ale ja sobie myślałem, no to chyba teraz jest już czas opowiadać i tę historię. I tak to postanowiłem. W książce piszesz tak. Czy usprawiedliwione jest twierdzenie, że Pauline Bast-Drolz, Drolz to jest jej drugie nazwisko, tak. Ci, którzy jeszcze nie czytali książki, wyjaśniam, że była wyszła samość za Drolca Słoweńca. Że Pauline Bast-Drolz zmarła nienaturalną śmiercią z powodu okrutnego traktowania przez jugosłowiańskich partyzantów Krastowcu. To był to miejsce, gdzie zaaranżowano obóz koncentracyjny, zamek. Czy nie pachnie to rewanżyzmem, próbą wyrównania rachunków za niemieckie zbrodnie na jugosłowiańskich partyzantach i relatywizowanie ich w ten sposób? Często zadawałem sobie takie pytania i dlatego długo zwlekałem, zanim zająłem się losem swojej ciotki i zacząłem opowiadać jej historię. Jestem jednak przekonany, że dzisiaj można opowiedzieć już wszystkie historie, a nawet trzeba to zrobić, bez złości, bez zacietrzewienia, nie przemilczając niczego, nie zacierając śladów, nie przedstawiając tylko wybiórczo, nie umniejszając w jakikolwiek sposób rozmiarów tych niepojętych zbrodni, których my, potomkowie, się wstydzimy i które przyprawiają nas o bezsenność. Wspomniałeś wcześniej, że ta historia pasowała do narracji nazistowskiej. Rozumiem to w ten sposób, że ona pasowała jako wymówka, jako narzędzie, za pomocą którego sprawcy próbowali jakoś siebie obronić, wybielić. Mm-hmm. Tak. Tego rodzaju historie są niezwykle ważne i ja się całkowicie z tobą zgadzam, że należy je opowiadać wszystkie, niezależnie od tego, czy krzywda jest po stronie sprawców, czy po stronie ich ofiar. Ale jasne jest, że taka historia budzi kontrowersje. Jesteś tego doskonale świadom i piszesz o tym w książce. Powiedz mi, po pierwsze, w którym momencie i z jakiego powodu doszedłeś do wniosku, że już można tę historię opowiedzieć, że ty możesz tę historię opowiedzieć? To jest pierwsze pytanie. A drugie, jak dziś taką historię opowiadać, by z jednej strony wspólnota, dana wspólnota, niemiecka, polska, słoweńska, jakakolwiek wspólnota, mogła się z tymi historiami skonfrontować, a zarazem takie opowiadać, żeby uniknąć zarzutu, o którym wspominasz w książce, zarzutu o, że to jest rewanżyzm, że to jest właśnie relatywizowanie historii, przesuwanie akcentów po to, żeby zamazać granicę oddzielającą sprawcę od ofiary. No wiesz, ja w tej książce to ja nie tylko opowiadam właśnie te losy tej ciotki Pauliny, ale równocześnie też losy mojego dziadka, tego wujka Ernesta, który był zapalonym nazistą. Więc przynajmniej tyle tam opowiadam w tej książce o tych nazistów w mojej rodzinie niż o Paulinie. Ja bardzo mało mam materiałów o Paulinie, więc tutaj to byłby bardzo krótka historia, prawda? Bo ja prawie nic nie wiem o niej. Mam parę zdjęć, starych zdjęć, mam parę listów, ale nieważnych tutaj. To są zwykłe listy do brata. Ale bardzo mało mam materiału, więc tutaj musiałem i właśnie ja spróbowałem tutaj opowiadać z jednej strony właśnie o tych nazistów w mojej rodzinie i z drugiej strony właśnie o tej jednej osobie, która tym się nie zgodziła, która została lojalna swoim mężem, Słoweńcem, a sąsiadami, Słoweńcami, która po prostu normalnie się zachowała, można by powiedzieć, prawda? Która nigdy nie zgodziła
że sąsiad Słowieniec to jest mniej warty niż Niemiec. I to jest dla mnie to jest w mojej rodzinie to było dosyć zaskakujące, prawda? Bo ona była pod wpływem tych bratów, oczywiście. Oni studiowali, ona nie, prawda? Oni chodzili do gimnazjum, ona nie. Te siostry nie. Więc tu te kobiety mieli ten minus, że oni nie tam edukację nie dostali jak bracia. Ale jednak siostry normalnie się zachowali, można by powiedzieć, tutaj nie jakieś bohaterki, prawda? Oni nic nie robili, oni nie walczyli przeciw Hitlerowi, nic. Nie, oni po prostu, można powiedzieć, normalne ludzkie życie prowadzili i normalnie się zachowali w tym swoim otoczeniu niemiecko-słoweńskim. Ta Paulina na przykład. To ona nie wyszła tam, ona nie chciała opuścić dom rodzinny, to jej był chyba obowiązkiem, prawda? Bo to był dom ojca i tak dalej. I ona to zauważyła, że to jest jej obowiązkiem zostać w tym domu. A ten dom później to został dla niej pułapką oczywiście śmiertelną. I dlatego ja właśnie tutaj spróbuję z jednej strony opowiadać, jak to w tej rodzinie wyglądało, jak to było tutaj te bracze, jak mój dziadek, jak ten wujek Ernst, prawda, jak oni prowadzili do tego nazizmu. I z drugiej strony kobiety, którzy tym się nie zgodzili. To jest właśnie sedno tej mojej książki. To, co robisz w książce, budzi mój niekłamany podziw, dlatego że utrzymujesz przez cały czas balans pomiędzy historią sprawców, ofiar, nieustannie zmieniasz perspektywę i piszesz o wszystkich. Piszesz o wszystkich członkach tej społeczności. Więc na poziomie twojej opowieści odpowiedź na moje wcześniejsze pytanie jest bardzo jasna, to znaczy pisać tę historię tak, by uwzględnić wszystkie perspektywy, żeby te perspektywy były zrównoważone. Ale czy uważasz, że na poziomie społecznym i międzynarodowym jesteśmy dziś gotowi na konfrontację z takimi historiami, które ukazują również krzywdę po stronie ludzi należących do grupy narodowej sprawców? Czy to się może udać tak, żeby nie zostało natychmiast zawłaszczone przez politykę, nie zostało upolitycznione i wykorzystane w doraźnych celach? No moim zdaniem to trzeba być bardzo ostrożnie, prawda? Tutaj zawsze trzeba właśnie być ostrożnie, żeby to nie zostało wykorzystane przez, na przykład przez prawicę w danym kraju. Na przykład w naszym kraju. Mnie się udało, ja nie wiem jakim cudem, się prawica w ogóle nie albo nie zauważyła tą książkę, prawda, ale w każdym razie nie przywłaszczyła sobie tą książkę. No bo to łatwo być oczywiście, no ten Martin Polak najpierw on opowiada tutaj te historie nazistowskie, swojego ojca i tak dalej i teraz się przekona, że druga strona tak samo była okrutna i tak samo brutalna. No, więc to nie jest moim zamiarem. Nie. Ja po prostu sądzę, że teraz jest ten czas, że też możemy opowiadać te historie. Na przykład też czeskie historie, prawda? Wypędzenie Niemców. Tak samo z Polski, prawda? Przecież tutaj to też okrutnym sposobem się odbywało. I możemy to opowiadać, a nie zapominając, co przedtem się stało. Prawda? Bo to przecież to był jakimś skutkiem. To był, najpierw były jakieś zbrodnie niemieckie, to nie najpierw zbrodnie jakieś słoweńskie, a potem niemieckie. Nie, odwrotnie. Najpierw zbrodnie niemieckie, okrutne, cała wojna i potem, no, przez pewien moment, przez, no, powiedzmy, parę miesięcy, można powiedzieć,
To tutaj strona słoweńska, polska, czeska też tak niby się zachowała. Książka zaczyna się od mapy, na której ukazana jest ta część świata, gdzie leżało Kifer, miasto, rodzinne miasto twoich przodków, gdzie mieszkała Paulina w domu Blastów. Ta mapa jest niezwykle instruktywna, ona pobudza wyobraźnię. Na jednym kawałku ziemi 8-9 różnych nacji obok siebie. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której pomiędzy tymi nacjami nie dochodzi do żadnych napięć, ale przez długi czas te nacje jakoś ze sobą koegzystowały. Pytanie moje jest następujące. Dlaczego twój pradziadek, jak sądzisz, dlaczego twój pradziadek w XIX wieku postanowił właśnie tam się osiedlić? Dlaczego wybrał Dolną Styrię na swoje miejsce zamieszkania? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. My się pytaj, że, bo on w ogóle nie z tych okolic, prawda? To nie jest tutejszy, to tylko on z Niemiec, a z Nadrenii. Więc on tam wędrował, tam sobie kupił jakąś ziemię, chyba ten dom tam kupił, nie sam budował ten dom, tylko kupił ten dom, bardzo zastawny dom. A dlaczego właśnie tam, nikt nie mógł mi powiedzieć, nikt już nie wie, już nikt nie pamięta. To może być czysty przypadek, może mu się podobało, może spotka tam właśnie swoją żonę. Nie wiemy po prostu. Ale bardzo dziwne jest to, że już drugie pokolenie, mój dziadek na przykład, czy ten wujek Ernst, oni już sobie myśleli, że to jest ich ziemię, że to jest ich heimat, że to jest ich mała ojczyzna, prawda? I oni tam świetnie się czuli. I to same śmierci, oni pamiętali tylko o właśnie tym Tyferze, prawda? Ten Tyfer, to małe miasteczko, to była ich mała ojczyzna. To jest bardzo dziwne, bo oni w ogóle nie są stąd, prawda? I oni doskonale, moim zdaniem, w pierwszym czasie chyba współżyli ze Słoweńcami, sąsiadami. Bo i mój dziadek, i ten Ernst, i drugi jakiś brat Ludwik, oni doskonale znali słoweński. Oni mówili po słoweńsku. Oni bardzo często tam pojechali, nawet jeszcze w czasie wojny, do II wojny światowej, oni tam często pojechali, bo oni sobie myśleli, że to jest ich heimat, że to jest tam, oni najlepiej się czuli. Porażające jest to w opowieści, którą przedstawiasz w Kobiecie bez grobu, że ludzie współżyjący ze sobą w jednym miejscu, bardzo często przyjaźniący się ze sobą, albo przynajmniej mający ze sobą rozmaite interesy, uczęszczający na polowania, robiący wspólnie zakupy, budujący jakieś budynki w mieście, że ci sami ludzie potrafią żyć w takiej podzielonej świadomości, mają jakby dwie osobowości, to znaczy w jednym momencie są w stanie ze swoimi słoweńskimi czy niemieckimi sąsiadami koegzystować, a już za chwilkę, kiedy włącza się ten ideologiczny impuls, kiedy pojawia się ideologiczny impuls, wyrasta pomiędzy nimi ściana, wyrasta pomiędzy nimi mur i dochodzi do napięć. Do pewnego momentu dzieje się to naprzemiennie. To znaczy, na przykład, nie wiem, jest niedziela, odbywa się albo msza, albo jest jakiś chrzest, albo jakaś inna okoliczność usprawiedliwia spożycie alkoholu, dochodzi do napięcia, dochodzi nawet do bujek, po czym następnego dnia ci sami ludzie spotykają się na ulicy i zaczynają jakby nigdy nic ze sobą rozmawiać. Jak możliwe jest życie w tak podzielonym, podzielonej, życie, w którym
w przypadku którego ludzie mają tak podzieloną świadomość? No mi się wydaje, że z jednej strony mamy ideologię, niemiecką ideologię i później też ten nacjonalizm słowiański, bo też istniał oczywiście. I z drugiej strony mamy to normalne ludzkie życie, że ten jest nasz, bo to jest moim sąsiadem, on tutaj naprzeciwko mieszka, ja z nim do knajpy chodziłem, prawda, na polowaniu chodziłem i tak dalej. Przecież tak samo było w rodzinie. Przecież my mamy tutaj taki wypadek, że jedna z sióstr wyszła samą z sąsiada w Zagrzebie. Ona miała syna, tego Guido, którego ja jeszcze poznałem po wojnie. Poznałem go, Puszyk. I oni wszyscy go kochali i w czasie wojny. I to jest super paradoks, prawda? Mój ojciec był gestapowcem, był SS i oni tam w 42, trzecim jeszcze roku spotkali się w Tyfer, tam razem pili, razem śpiewali i potem ten jeden pojechał do Zagrzebia, do domu i ten drugi pojechał do Austrii, czy do Berlina, czy do Polski, prawda? Bo tam jako gestapowiec tam pracował. Więc tutaj to jest zupełnie nie to pojęcie. I w mojej rodzinie oni do samego końca zostali takimi antysemitami, to nie do wyobrażenia. Ja to opisuję, że ten jeden wujek, ten Ernest, prawda, że on zamówił, mając 90 lat, jeszcze taką broszurę antysemicką, prawda, te protokoły mieńców Sionu. Mając 90 lat, to był w latach 70. Prawda? A jednocześnie, kiedy Guido przyjechał z Zagrzebia, to on został przywitany tak, och, najlepsze jedzenie, najlepsze wina i tak dalej. Więc to w ogóle nie można rozumieć, jak to funkcjonuje. Prawda? Z jednej strony tak, z drugiej strony tak. Ale ten Guido to był nasz człowiek. To był nasz człowiek, więc tutaj nieważne, czy jest Żyd, półŻyd, prawda? Zupełnie nieważne. Ważne jest tylko, że to jest nasz. I to jest właśnie, to jest ta różnica, prawda? Z jednej strony mamy tą ideologię, bo oni nie opuścili swoją ideologię, prawda? Oni trzymali mocno tą ideologię, a z drugiej strony nasz człowiek. Książka nosi tytuł Kobieta bez grobu. Zasadny, dlatego że Paulina tego grobu nie ma. Została pochowana na cmentarzu, ale nie wiadomo dokładnie gdzie, z innymi ofiarami, z ludźmi, którzy zginęli w tym obozie koncentracyjnym. Ale równie dobrze mógłbyś tę książkę, tak sobie pomyślałem, zatytułować Kobieta w oknie, ponieważ we wszystkich wspomnieniach, albo w większości wspomnień, które przytaczasz w książce, ona właśnie pojawia się jako postać z okna, jako osoba, która od pewnego czasu nawet nie wychodzi na zewnątrz, czy to dlatego, że się boi zewnętrznego świata, czy z jakichś jeszcze innych powodów, tylko po prostu spogląda na ten świat, przygląda się temu światu z okna. Jest tam takie zdjęcie, niezwykłe zdjęcie zupełnie, z ryneczku w Tifer, na którym Kreisführer Anton Dorfmeister przemawia do ludzi i widać w tle dom Bastów, jednym z okien majaczy jakaś postać. I pisze, że to jest okno, które to jest okno z sypialni Pauliny, więc być może ta majacząca w tym oknie postać to jest właśnie ona. Mógłbyś powiedzieć jeszcze o tym, jaką ona była, więcej o tym, jaką ona była kobietą, jaką była osobą, czym się zajmowała w jakiś sposób. Wspomniałeś już trochę o tym, że ona, podobnie jak inne kobiety z tej rodziny, nie odebrała edukacji. Mężczyźni byli wysyłani na uniwersytety, do szkół, na uniwersytety, kobiety nie. Ten podział genderowy był
bardzo wyraziste, to ją w dużej mierze ukształtowało, ale jakie były jej cele życiowe, czym ona się zajmowała? No, ona była, można powiedzieć, bardzo skromną kobietą. Ona w ogóle cicha, bardzo skromna, więc ona bardzo rzadko wyszła na ulicę. W ogóle ona miała swoich przyjaciół, ale już w późniejszych latach to ona prawie nie wyszła na ulicę. Więc ona tylko została w domu. To dzieci, z którymi ja rozmawiałem, to teraz oczywiście starsi ludzie, oni pamiętali właśnie, że oni widzieli ją w oknie, to znaczy tylko w połowie. Z bioda na górę. I ona właśnie była taka trochę, ona była dziwna, to wszyscy mówili, że była trochę dziwna, taka skromna, cicha, ale bardzo, bardzo miła z drugiej strony. Bardzo miła właśnie do dzieci, ona im dała te okruchy, opłatek, który jej mąż tam piekował, te opłatki i oni dostali te resztki właśnie od niej. Ale w ogóle to było bardzo, bardzo, no, nie mieszała się. Nie zjawiła się w towarzystwie. Inaczej niż swoje siostry tam, którzy tam do Zagrzebiu wyszły samo w Zagrzebie. Jedna za tego Żyda, druga za profesora chorwackiego. A ona została jako jedyna w domu. Ona jako jedyna nie wyszła z tego domu, więc ona myślała, że to jest jej obowiązkiem tutaj zostać w domu, pilnować ten dom ojca, na którym jest nawet napisane nazwisko ojca Bast, prawda? Więc po wojnie nie musieli tam długo szukać, gdzie ono mieszka, bo to było napisane na domie. A ona była dziwna, to wszyscy mówili, dziwna, ale bardzo miła, bardzo miła. Więc tutaj, czym ona się zajmowała? Normalne jakieś obowiązki chyba kobiety. To był typowy podział mężczyzny, polowanie, ryby, polityka, studia, potem właśnie wielka polityka, nazizm i tak dalej. I kobiety, dom, kuchnia i koniec. Dzieci nie miała, ona bardzo późno wyszła sama, wtedy już miała 50 lat. Więc bardzo późno, sąsiada Słoweńca. Ale była normalną kobietą, tylko trochę chyba dziwna. Taka. Z twojej opowieści wyłania się taki obraz osoby, która jest na marginesie wielkiej historii. Przyznam szczerze, że czytałem tę opowieść z ogromnym zaciekawieniem, tropiąc takie wątki poboczne, między innymi na przykład to, co teraz powiedziałeś, normatywność tamtego świata, w jaki sposób przydzielane były role, w jaki sposób miały funkcjonować kobiety, w jaki sposób mieli funkcjonować mężczyźni. Ale także zaciekawiło mnie i poraziło coś, co na co dzień się z tym spotykamy, w jaki sposób postrzegani byli ludzie, którzy wycofywali się z życia towarzyskiego, z życia danej wspólnoty. To, co powiedziałeś, że ona lubiła przebywać w domu, nie mieszała się z innymi, nie nawiązywała takich intensywnych relacji. No, można zadać pytanie, ale co w tym dziwnego? To po prostu egzystencja człowieka wycofanego, egzystencja człowieka introwertycznego, człowieka, który po prostu nie czuje potrzeby, a może nawet nie potrafi ze względów emocjonalnych być z innymi ludźmi w takim wymiarze, w jakim ci inni potrafią i chcą.
To niezwykłe, w jaki sposób potrafisz w tej książce właśnie uchwycić takie mechanizmy, które umykają nam na co dzień, mechanizmy dystansowania się wobec niektórych ludzi, spychania ich na margines, piętnowania, stygmatyzowania ich. To się wydaje bardzo niewinne, to się wydaje bardzo błahe, gdy zestawimy to ze zbrodniami nazistowskimi, ale ten mechanizm również jest piętnujący i również może przysporzyć bardzo wiele bólu niektórym ludziom, więc bardzo się cieszę, że to ukazujesz w swojej książce. Chciałem wrócić do tego domu Bastów, który odgrywa. To jest też bohater twojej opowieści. Nie tylko Paulina, ale dom, budynek jest również bohaterem. To jest takie miejsce, do którego najpierw twój pradziadek przyjeżdża, przejmuje ten dom, kupuje go, a następnie wszyscy albo z tego domu wyjeżdżają, albo uciekają, albo do niego wracają, bo tęsknią za nim, albo wracają z konieczności, bo nie powiodło im się w życiu i muszą się gdzieś zaczepić, jak na przykład jeden z braci twojego dziadka, albo są z tego domu wyprowadzani przez partyzantów na śmierć. Miejsce, które ma swoją własną historię i miejsce, które wciąż tam stoi. Tak. Ten dom wciąż tam stoi, to znaczy on został zburzony, ale wybudowany dokładnie tak samo, jak przedtem był. Fundamenty chyba nie były takie mocne, ale to nieważne. I do tej pory, ale jest uważany tam w okolicach jako dom Bastów. Bo oni jeszcze pamiętają, że tam był napisany, teraz oczywiście tego napisu już nie ma, Bast, ale oni tego pamiętają. I zawsze mówili się dom Bastów, prawda, tutaj to obok tego domu i tak dalej. Więc wszyscy tutaj w tej okolicy pamiętają tą nazwę, dom Bastów. I dla nich, właśnie dla mojego dziadka, dla tego Ernsta, dla innych, to by bardzo mocno, oni właśnie tęsknili za ten dom aż do śmierci. Opowiadali, jak tam fajnie było, jak tam życie, prawda, jak ta matka ich gotowała wspaniałe rzeczy i tak dalej. Więc ten dom właśnie żył swoim życiem, prawda? I to był jakieś miejsce spotkania rodziny. Jeszcze w czasie wojny oni tam się spotkali, przyjechali z różnych stron, prawda? I tutaj potem siedzieli, pili i opowiadali, a politykę prowadzili i tak dalej. Co jest ciekawe, ja mam bardzo dużo fotografii właśnie z tych spotkań. A na żadnej z tej fotografii nie ma Pauliny. Ani jej męża, ani tego dorojca. Chociaż to był ich dom, prawda? Bo przecież ona była właśnie tam, ona tam mieszkała, prawda? Jak oni przyjechali, to ona im przygotowała pokoje i tak dalej. I mówiła, ty będziesz spał tu, tam. Ona gotowała, prawda? I ona prowadziła ten dom. Ale na żadnej tej fotografii jej nie ma. Więc tutaj też jest znowu na tych spotkaniach, ja mam wrażenie, na tych spotkaniach ona nie gra żadnej roli. Ona chyba tam nawet obecnie nie była. Ona siedziała z swoim mężem, tak sobie wyobrażam, może w kuchni, prawda? Bo on jako Słowieniec tam nie był taki mile widziany. I ona też nie chciała tam. No, ale na żadnej tej fotografii, tam jest na przykład sekretarka tego adwokata z Amstetten, Fräulein Perbel, bardzo często tam siedzi, pije, śpiewa, ale Pauliny, która prowadzi ten dom, nie ma jej. Więc tam to jest bardzo, bardzo dziwne. Jakby ona nie jakby ona nie pasowała do tego towarzystwa.
Mam nadzieję, mam takie wrażenie. I chyba tak też nie pasowała do tego towarzystwa i sama nie chciała, bo nikt nie zabronił jej. To te stosunki były bardzo, bardzo bliskie, bardzo serdecznie stosunki. To można czytać z korespondencji, ale ona sama tutaj taki dystans zachowała, mi się wydaje. Powiedziałeś w pewnym momencie, że masz nadzieję, że wrażenie i nadzieję, że ona nie pasowała. Ja mam takie wrażenie, kiedy czytam twoją książkę, że ty w niej rozpoznajesz pokrewną duszę, że to jest ta osoba z rodziny, która jak ty nie uległa zaczadzeniu ideologią nazistowską. To jest bardzo poruszające. Ale to pozwala mi także zadać pytanie o dom rozumiany jeszcze inaczej, nie tylko jako miejsce, nie tylko jako budynek, ale jako rodzinę i jako wspólnotę, w której pewne idee, pewna ideologia jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. W książce znajduje się takie zdjęcie dzieci, hajlujących dzieci. Piszesz, że dzieci w tym wieku nie mogły wpaść na coś takiego same. Ktoś im to musiał pokazać. Ktoś musiał te dzieci zachęcić, by wykonały taki gest, a następnie ten gest utrwalił na fotografii. Rodzina odgrywała istotną rolę w przekazywaniu tego ideologicznego wirusa kolejnym pokoleniom. Powiedz mi, jak ty przecież przebywałeś z tymi ludźmi, obcowałeś z nimi, rozmawiałeś z nimi, byłeś pod ich wpływem. Jak tobie udało się uwolnić od tego wirusa? Ja po prostu miałem szczęście. Ja mając 10 lat zostałem wysłany do internatu. I to o dziwo, to był bardzo, bardzo liberalny internat. Ja nie wiem, kto to wybrał, chyba mój ojciec. Dlaczego? Bo ojciec też był nazistą. Dlaczego taką bardzo liberalną szkołę? Nie mam pojęcia, ale to było dosyć daleko w Austrii. To było w Salzburgu, w krainie Salzburgu. Więc to bardzo daleko i ja zostałem wyrwany z tego otoczenia, z tego milieu. I już ten wpływ mojej rodziny, który przedtem bardzo mocny był oczywiście. Tutaj trzeba też powiedzieć, że nie wszystkie kobiety po prostu się wycofali, bo na przykład moja babcia, to trzeba powiedzieć, ona była głównym ideologiem w mojej rodzinie. To znaczy dziadek, babcia, to ona była ideologiem i ona miała ten wpływ na mnie. I ona spróbowała mnie prowadzić w tą stronę. Więc, ale ten wpływ babci już był mniej jakiś znaczący, bo ja oczywiście cały czas byłem w tym internacie. Bardzo lubiłem ten internat, bardzo mocny tam był. I po prostu, kiedy ja potem przyjechałem do Amstetten czy do Linzu, to ja już wiedziałem, że to nie jest. Czy to nie jest mój milieu, czy to nie jest moje otoczenie, czy niech oni gadają. Oczywiście też był ten przeciw, prawda? Bo ja mając tam 12, 13, 14 lat, oczywiście mówiłem naprzeciw tego, co babcia chciała, prawda? Ona mówiła prawo, ja powiedziałem lewo. To było normalne. I ja po prostu w tym sensie miałem szczęścia. To nie jest tak, że ja byłem takim silnym, demokratycznym. Skończę. Jakbym został w tej rodzinie, ja nie wiem, jak bym się zachował dziś. Kim byłbym dzisiaj. Nie mam pojęcia. Przecież mój ojciec, ten Gunter, o którym tutaj pisze, który ja pokazuję, prawda, że on też stoi i salutuje, mając 4-5 lat. Przecież to jest obłęd.
prawda? Tutaj każdej fotografii tego biednego Guntera, który później tam te okręty niemieckie maluje, prawda, te Scharnholz, czy jak to się nazywają, prawda, z tymi swastykami, to przecież na każdym zdjęciu ten Gunter, on stoi na baczność, prawda, mając 4, 5, 6 lat. Skąd to ma? Przecież to jest nienormalne dla dziecka, prawda? Przecież to jego ojciec czy inni mu pokazali, prawda? Tak prawdziwy Niemiec stoi i on, jak widział kogoś z kamerą, to on już na baczność, prawda? I ja to pamiętam tego Guntera. On straszny był, straszny prawicowy, nazista. On to jeszcze do Braunau tam pielgrzymkę sobie zrobił to na dom urodziny Hitlera, prawda, gdzie Hitler się urodził. Przecież to jest nienormalne. To jest nienormalne. To był bardzo fajny facet, bardzo przystojny. Bardzo mi się podobał. Myśliwy i wszystko. Kiepski był adwokatem, trzeba też powiedzieć. Ale był przekonany nazista. Prawda? Przekonany. Mówisz o szkole, która z internatem, która cię uratowała, ale z opowieści, którą przedstawiasz w Kobiecie bez grobu, bardzo jasno wynika, że szkoły, a zwłaszcza organizacje uczniowskie, korporacje uczniowskie i korporacje studenckie odgrywały fundamentalną rolę w tej intoksykacji, w tym zarażaniu wirusem ideologii. Tak. To tam w tych grupach, na tym etapie rozwoju świadomości i osobowości, bohaterowie twojej książki, niektórzy bohaterowie twojej książki, stają się takimi pełnokrwistymi protonazistami. Jeszcze wtedy nie ma ideologii nazistowskiej, jest idea nacjonalistyczna, idea Wielkiej Germanii, ale to przygotowuje grunt pod ideologię nazistowską i ich akces do niej. Możesz powiedzieć więcej o tym wpływie szkoły na rozwój osobowości, świadomości tych ludzi. No tak, oczywiście, bo oni jeszcze w XIX wieku, prawda? Później w XIX wieku, to oni już mieli tą ideologię wielkoniemiecką, a nie austriacką. Przecież oni nie czuli się Austriakami, tylko zawsze Niemcami. Więc dlatego oni mieli tego Bismarcka w swoich domach, prawda? Czy dom Bismarcka oni wsadzili, czy w ogóle był ten kult Bismarcka, co jest bardzo dziwne, gdzie Bismarck, a gdzie jest ta Untersteiermark, prawda? Czy, gdzie jest Tyfe, gdzie Bismarck? Co oni mieli do Bismarcka? Przecież to nie był ich polityk. Ale oni już wtedy czuli się Niemcami. Więc oni cały czas i oczywiście te korporacje niemieckie, prawda, te korporacje studenckie właśnie w Grazu, gdzie oni studiowali, to jeszcze bardziej, bo to były korporacje niemieckie, prawda, barwy niemieckie, jakieś piosenki niemieckie i tak dalej. To wszystko przygotowało ten grunt już do nazizmu. Więc to można powiedzieć, to ta prosta droga prowadziła do tego. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że oni niewinni, prawda? Bo przecież oni wybrali to. Nikt ich nie zmusił. Prawda? Nikt ich nie zmusił. Tak samo jak nikt mojego ojca nie zmusił wstąpić do partii, potem do SS, potem do Gestapo. On to samowolnie. Przecież on mógłby zostać adwokatem normalnym. Nie. On wybrał tą drogę. Więc to oczywiście to jest jego wola. Ale ten grunt już był przygotowany bardzo mocno, prawda? Bo oni od młodych lat, już od gimnazjum, prawda? Tam były jakieś korporacje niemieckie, jakieś tam uczniowskie, potem uniwersytet oczywiście.
jeszcze bardziej. Antysemityzm, antysławizm, to wszystko. To była właśnie ta wielka ideologia. To była ich ideologia. I z drugiej strony one spotkali się z tym Guidem w domu, prawda, w pół siedem, to im nie przeszkadzało, bo on był ich. To był nasz człowiek, to był z naszej rodziny. To był właśnie syn ciotki, nasz człowiek. Ale ideologia się nie zmieniła i oni bardzo mocno tkwili w tej ideologii. I to właśnie od gimnazjum oni to mieli. Prawda? A siostry to nie. Siostry nie studiowali, prawda? Oni nie w Gracu byli. Nie. Oczywiście mowy nie było, żeby w żadnej kooperacji. To teraz są jakieś kooperacje też, gdzie kobiety się spotkają, takie prawicowe. A wtedy tego nie było, oczywiście. To była czysta jakaś sprawa męska. Ta cała polityka. Zwróciłem uwagę na to, że ideologia jest zarówno katalizatorem i sprawczą przyczyną i katalizatorem pewnych zachowań nienawiści, systemowej nienawiści do innych nacji. Ale kiedy czytałem twoje opisy zachowania tych młodych ludzi, w jaki sposób oni zachowywali się na co dzień, jeszcze jako uczniowie, jako studenci, co oni robili, na przykład opisy pojedynków, które były ich pasją. Tam się pojawia takie zdanie, że oni wszczynali te kłótnie, wszczynali bójki, po prostu podchodząc do kogoś i pytając, czy chce się bić. Wiesz, jak przeczytałem to zdanie, to mnie zmroziło, dlatego że ja bardzo dobrze znam to zdanie. Wychowywałem się w latach 80. na jednym z krakowskich osiedli i mniej więcej co 2-3 dni słyszałem tego rodzaju zdania wypowiadane przez ludzi, którzy powinni się zachowywać przyzwoicie, a jednak tego nie robili. I zrozumiałem wtedy, że ideologia nie może być usprawiedliwieniem. To nie jest tak, że na ideologię jej krzewicieli, tych ludzi, którzy ją gruntowali, tych ludzi, którzy cały czas innych zarzucali propagandą, którzy cały czas głosili pewne hasła, to nie tylko oni są odpowiedzialni za czyny, za destrukcję, za przemoc. Ona ma również źródła gdzie indziej, ona ma również źródła w ludziach, w tym, co oni robią na co dzień i w jaki sposób zachowują się wobec innych. No tak, oczywiście oni zostali wychowani w tym duchu, prawda, że oni są silniejsi niż inni, prawda, że oni mają rację, prawda, że on na przykład chodzi na ulicy i widzi jakiegoś przeciwnika, niby przeciwnika, prawda, Żyda albo katolika. No bo wtedy to był katolik, to też był przeciwnikiem. Więc on patrzy na niego tak surowo, prawda? I to już jest nie do przyjęcia, prawda? Więc ten też patrzy na niego i on mówi, co ty patrzysz na mnie, prawda? I chcesz się bić ze mną, prawda? I tak się zaczyna, prawda? I tak się zaczyna normalnie. To były normalne bójki uliczne, prawda? Przecież każdy z moich krewnych, ja to sprawdziłem na Uniwersytecie w Gracu, tam jest taka księga dyscyplinarna i każdy z moich krewnych niestety miał tam wpis, że on jakąś bójkę zaczął, prawda, i strasznie się zachował. Więc oni wpisali go do tej księgi. Wszyscy tam byli. Wszyscy mieli sprawy sądowe. Wszyscy. Mój ojciec, wujek, dziadek, ten Ernst, wszyscy dosłownie. I to było wielkim honorem, prawda? Przecież oni byli dumni z tego. No tak, należy podkreślić, że twój dziadek i Ernst to przyszli adwokaci, którzy oczywiście zachowują się w ten sposób. Piszesz w którymś momencie tak, czasami wystarczał jakiś błahy powód,
żeby podkręcić nastroje i żeby tu i ówdzie znowu polała się krew. Z jednej strony błahy powód, a z drugiej strony bardzo delikatne gesty zaczynają pewien proces, który później skutkuje masowymi mordami. To bardzo jasno wynika z twojej opowieści, że to są rozmowy w domu, rozmowy między przyjaciółmi w szkole, niewinne piętnowanie, wydaje się, że niewinnie, tak. Niewinne gesty pod adresem innych nacji. Chcę cię o coś, Martinie, zapytać. Mianowicie niedawno miałem rozmowę z moim przyjacielem, bardzo światłym człowiekiem. Rozmowa dotyczyła wypowiedzi polskich polityków na temat ideologii LGBT, że to jest ideologia, a nie ludzie. Ja stałem na stanowisku, że każde wystąpienie tego rodzaju należy poddać krytyce, jednoznacznie potępić. Mój znajomy, mój przyjaciel uważał, że nie należy tutaj przesadzać, bo tego rodzaju gesty ze strony polityków czy ze strony innych ludzi wypowiadających się publicznie nie doprowadzą do takiej destrukcji, z jaką mieliśmy do czynienia w czasach II wojny światowej, bo żyjemy w innym okresie, ponieważ wszyscy mamy smartfony i jeśli tylko coś takiego by się zaczęło gdzieś, natychmiast zostałoby pokazane światu i zarówno członkowie tej samej społeczności, jak i inne społeczności świata przeciwdziałałyby masowej przemocy, masowym mordom. Powiedz, jak ty się do takich argumentów odnosisz? Czy to jest tak, że przesadą jest zwracanie uwagi na każdy gest tego rodzaju? Przesadą jest krytykowanie każdego gestu? Czy jednak jest to uzasadniona prewencja, która może nam w przyszłości oszczędzić strasznych rzeczy? Ja zupełnie się zgadzam, że trzeba od razu i tutaj właśnie, oczywiście to zawsze zaczyna się słowami, prawda? Bo to nie zaczyna się od bójki, to zaczyna się słowami, prawda? I tutaj w naszym czasie teraz to bardzo szybko ten hate speech się rozwinęło i to jest normalne, dzisiaj się Trump obsługuje się takim językiem, prawda, i w Polsce jakieś niektórzy politycy obsługują się takim językiem, że to jest normalnie, prawda, i na ulicy oczywiście jeszcze gorzej. I to jest jasne. I wtedy, ja to sprawdziłem, wtedy to przecież też było tak, prawda, to zaczęło się jakoś codziennie, prawda, infantylnie. Jak mój dziadek, już będąc adwokatem zresztą, i jego młodszy brat, jak oni na dworcu w Tyffer, oni tam krzyknęli pod wpływem alkoholu oczywiście, tutaj mówi się tylko po niemiecku. Przecież to wiemy, prawda? To znamy. To w Polsce też zostają jakieś ludzie pobity, prawda? Bo oni mówią po niemiecku, czy po angielsku, czy Bóg wie, jakimś językiem na ulicy, prawda? Tutaj mówi się po polsku. Przecież to jest dokładnie to samo. I my wiemy dokładnie, jak szybko to się rozwinęło, jak szybko to prowadziło właśnie do tego, że takie bójki, które oczywiście, no, komu to przeszkadza, prawda? Nie. Ten po parę piw tam tak się zachowuje, prawda? To jeden Słoweniec tam krzyknie, a niech pan doktor się wstydzi, prawda? I już. Ale nie, tak się zaczęło, prawda? I ten mój dziadek, on sobie myślał, że on ma prawo do tego. I później też miał prawo do tego, żeby wyrugować jakiegoś sąsiada Słoweńca, tego, owego, prawda, Żyda. Bo on jest silniejszy i on tutaj, on ma prawo. I to jest oczywiście, to tutaj trzeba od razu powiedzieć, nie, to jest niemożliwe, nie na naszych ulicach, prawda? Nie
w naszym społeczeństwie. My to znamy w Austrii, prawda? Taki język teraz też jest, się bardzo łatwo obsługiwać się takim językiem, który czasem brzmi jak w czasach hitlerowskich. Ja potem się zwrócim uwagę, to oni mówi: och, Jezus Maria, nie, no przecież to jest daleko ode mnie, prawda? Przecież co to? Nie, to w ogóle nie to, nie, nie, nie to pomyślenie, prawda? To się ja takim językiem się obsługuję. Ale to jest normalka dzisiaj już. Normalnie to jest. I Austria to nie jest najgorszym wypadkiem, prawda? No Węgry, są inne kraje jeszcze gorzej. I tutaj moim zdaniem trzeba od razu powiedzieć nie. I bardzo głośno trzeba to powiedzieć i bardzo stanowczo. A czy na poziomie społecznym, na poziomie politycznym powinny się pojawić według ciebie gesty, które tego rodzaju polityce nienawiści, to znaczy na pewno się powinny pojawić, ale jakie gesty, w ten sposób zapytam, jakie gesty i kto powinien te gesty wykonać, jakie gesty mogłyby przeciwdziałać takiej polityce nienawiści, jak sobie z tym radzić, bo oczywiście wszyscy o tym rozmawiamy, ja rozmawiam z tobą, rozmawiam z ludźmi, którzy przychodzą na nasz festiwal, mam na myśli Festiwal Konrada, rozmawiam na warsztatach z młodymi ludźmi, którzy przychodzą po to, żeby porozmawiać o literaturze. Aktywistki, aktywiści nieustannie o tym mówią, zwracają na to uwagę. Na poziomie społecznym dzieje się wiele, a jednak no, nie przekłada się to na żadną substancjalną zmianę, przynajmniej póki co. W Polsce tego nie widać. Nie jest tak, że na przykład napiętnowanie takiego zachowania polityka, danego polityka, następnego dnia poskutkuje tym, że ten polityk przeprosi, wycofa się ze swoich słów, że wydarzy się coś, co byłoby takim kojącym plastrem na rany, które nieustannie otwierają się w nas i pomiędzy nami. No oczywiście to jest zawsze pytanie, prawda? Co my możemy jako intelektualiści? Ja tutaj mieszkając na wsi, ja to szczególnie tam to czuję, prawda? Bo jestem sam. Tutaj mieszkam prawie w izolacji. No mam sąsiada, który tak podobno myśli jak ja, tutaj jeszcze gdzieś tam mieszkają inni, ale w ogóle to jest bardzo mało nas. Bardzo mało nas. W Wiedniu to jest inaczej, prawda? Bo w Wiedniu to czujemy się, jesteśmy silni, bo jest jakieś większe społeczeństwo, które tak myśli jak ja. Ale tutaj na wsi to jest szczególnie, prawda? Jak ja rozmawiam z sąsiadem, ja go pytam, jak się czujesz, prawda? Czy to on normalnie by opowiadał wszystko w niemieckich rękach. Prawda? Jak się masz? Wszystko w niemieckich rękach. Alles in deutscher Hand. To sobie myślisz, cholera, gdzie jesteśmy? Jak to normalny człowiek w Austrii tak może powiedzieć? Prawda? Ale to jest normalne. On w ogóle nie myśli o tym. Prawda? Ale to znaczy, że to jest bardzo, bardzo mocno to tkwi w tych ludziach. Prawda? To uczucie właśnie, że to jest niemieckie, że tu my jesteśmy Niemcami, a nie Austriakami. Prawda? On nie mówi w austriackich rękach. Nie, w niemieckich rękach. I to jest normalne. To jest na co dzień. Z tym można się spotkać. No i to jest oczywiście, ja tutaj nie chcę przesadzać, prawda, że to jeszcze nic nie znaczy się. To nie znaczy się, że ten człowiek jest jakimś nazistą. Broń Boże, nie? Ale po prostu on taki język jest, prawda? Takie myślenie jest.
tak jak on, no powiedzmy, on nie myśli, jak tak opowiada. Ale to jeszcze tutaj coś zostało. I to jest bardzo, bardzo silne. To jest w Austrii, to jest w Niemczech, to jest w Polsce. Gdziekolwiek, prawda? Na Węgrzech, ta historia wraca. Prawda? A co my możemy? Ja nie wiem. Czasem czuję się bezsilny, szczerze mówiąc. Zwłaszcza jak teraz jestem chory, prawda, to w ogóle jestem bezsilny. Ale po prostu nie wiem, czy to jeszcze ma sens z tym walczyć. Oczywiście wiem, że to ma sens. Trzeba. Koniecznie. Prawda? Nie możemy się poddać. Nie możemy powiedzieć, no dobra, mam 76 lat, jestem chory, to teraz tam spokój, zamykam się tutaj. Piękne okolicy, prawda, mam sad i wszystko, i siedzę tu i piję wino i dam spokój. Nie możemy sobie pozwolić na to. Nie możemy. Zwracasz uwagę na jeszcze jeden mechanizm. Myślę, że ten mechanizm jest również obecny w naszych czasach. Każda i każdy z nas coś takiego obserwuje wokół. Chodzi o takie wytłumienie empatii, wytłumienie uczuć. Na przykład wspomniana przez ciebie asystentka Ernsta, panna Perbel, pisze do niego, że nie dotarł jeszcze do Amstetten pociąg z meblami, które zostały wysłane z Tifer po to, żeby je zabezpieczyć, po to, żeby nic im się nie stało. I ten pociąg z rozmaitymi rzeczami, ten transport rzeczy jest przynajmniej w listach dominującym tematem, a przecież wokół dzieją się straszne rzeczy, wokół giną ludzie, wokół jest po prostu ogromniejąca ruina i stos zabitych ciał. No ale ci ludzie nie percypują tego, nie widzą, co się wokół nich dzieje. Znaczy widzą, ale nie są wytłumieni do tego stopnia, że nie zdają sobie sprawy, nie czują tego jako, nie odczuwają tego jako grozy, nie przejmują się tym. Myślę, że dziś ten mechanizm również działa. Jak temu można przeciwdziałać? W jaki sposób można budzić na poziomie społecznym empatię? Bo na poziomie indywidualnym oczywiście można to robić rozmowami, można to robić koncentrując się na własnych, cudzych doświadczeniach, ale na poziomie społecznym jest coś takiego jak, czy jest możliwa polityka empatii według ciebie, Martinie? No jest oczywiście możliwa, ale masz rację, to coraz mniej tutaj się widzi, coraz mniej to się czuje. No, bo na przykład my mamy takiego polityka, tego Kurca, który moim zdaniem to jest człowiek zupełnie bez empatii. Zupełnie bez empatii. To jest po prostu, on na pewno jest utalentowanym politykiem i wszystko, i taki młody, przystojny może, no to jest kwestia gustu, ale empatii nie ma. Jak chodzi o jakieś uchodźstwo, prawda? To jego to nie obchodzi. To my w Austrii tutaj nie. My też nie chcemy. Prawda? Przecież normalnie jakieś 20 lat temu to jeszcze Austria była po innej stronie. Prawda? Jak Niemcy na przykład, jak Merkel, prawda? Ona mówi, no tak, oczywiście trzeba otwierać granice, a to Austriacy nie. Trzeba zamknąć granice. Prawda? I to jest moim zdaniem, to jest bardzo niebezpieczne. Bo to oczywiście dla ludzi, którzy normalnie tutaj ludzie na wsi, którzy mają siłę z empatią, ale jak oni czują się jakieś tam uchodźcy z Syrii czy Afganistanu, prawda, to oni mówią, nie chcemy ich. Prawda? Niech zginą tam, to tego nie mówią. Prawda? Ale to jest konsekwencja tego. Jak my nie chcemy, jak inni nie chcą, no dobra, a co się stanie z nimi? Gdzieś tam muszą
mieszkać, prawda? To moja żona się zajmowała z uchodźcami, prawda? I ona tak parę lat tym problemem żyła. I ona mi was zawsze mówiła, że to jest strasznie właśnie ze strony biurokracji, prawda? Że to jest taka biurokracja. Z jednej strony to jest bardzo sprawiedliwe, prawda? Że my tutaj oczywiście mamy pieniędzy dla nich i tego owego, ale naprawdę, jak chodzi o pojedynczego człowieka, prawda? To zamykamy granice i niech diabli go wezmą. Prawda? Niech tam zostanie w Bośni czy w Grecji, prawda? Gdzie warunki są jakieś straszne. Każdy wie o tym, prawda? Ale to nas nie obchodzi. To nas nie obchodzi. I taki to jest dzisiaj świat, prawda? A to oczywiście u nas się zapomina i Polacy też zapomnią. Przecież oni sami jeszcze jakieś 20 lat temu uchodźcami byli. Prawda? Ja to pamiętam w 80 roku, prawda? Nie wiem, ile tysięcy z Polski do Austrii. Prawda? A kto to dzisiaj pamięta? Tak samo z Węgier, prawda? W 56 roku. Przez Austrię, nie wiem ile tysięcy, prawda? A dzisiaj nie. Ani jednego do nas. Prawda? I to jest świat, moim zdaniem, to jest nienormalne. Prawda? Z tym też trzeba walczyć. Prawda? I tutaj, moim zdaniem, to tylko możemy jakieś pojedyncze, jakieś przykłady. A pojedyncze, ja na przykład zajmowałem się taką rodziną z Bośni, prawda? Prowadziłem przez szkołę, uniwersytet te dzieci i teraz oni wszyscy mieszkają w Austrii, wszyscy są obywatelami austriackimi, wszyscy mają jakieś dobre posady, więc tutaj tak można pomóc. A nie tak, że ja dam 100 euro na jakieś tam czerwony krzyż czy coś. Prawda? Ta książka składa się z wielu pytań. W zasadzie czasami w niektórych fragmentach tej książki opowiadasz historię za pomocą pytań. Nie masz odpowiedzi. Wspomniałeś o tym, że tak. Materiału o Paulinie było bardzo niewiele, więc w niektórych fragmentach książki próbujesz się domyślić, jak ona się zachowywała, co się z nią stało i opisujesz te domysły, wyrażasz te domysły właśnie za pomocą serii pytań. I tak sobie myślę, że w ogóle zapytywanie o przeszłość jest jednym z twoich podstawowych zadań, więc na koniec chciałem cię zapytać, czy masz jeszcze taką potrzebę, żeby o losy swojej rodziny, o losy ludzi z tej rodziny, pytać siebie i pytać innych i żeby te losy opisywać, żeby te losy układać za pomocą reporterskich, historycznych narracji. W każdym razie to nie są najbliższe moje plany, ale ja już nie wiem, już mając tyle lat, czy w ogóle jeszcze napiszę książkę, ale no, spróbuję w każdym razie, ale to nie jest na najbliższym moim planie. Martynie, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję ci za to, że poświęciłeś mnie i naszym słuchaczkom, słuchaczom czas. Wszystkich państwa, którzy się nam przysłuchiwali, polecam tę książkę Martina zatytułowaną Kobieta bez grobu, historia mojej ciotki. Życzę ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że niebawem się spotkamy znowu. Dziękuję. Ciekawa rozmowa. Dzięki.